Cześć, witajcie i bez zbędnego przedłużania jedziemy się spotkać z Goldim. Cześć Goldi. Siema, witam. Co tam u ciebie? Super, wychillowany jestem. Na pewno kojarzycie tego Legotubera, w sumie już chyba Lego byłego, tak? Nie wiem. Będziesz jeszcze nagrywał? Szczerze? Nie wiem. Ale w sumie czemu tak rzadko publikujesz filmy? Proste pytanie, prosta odpowiedź. Nie chce mi się. Czy zbierasz jeszcze klocki Lego? No nie zbieram, w sensie fajnie by było coś kupić sobie, ale teraz to bardziej niż takie Ninjago, to by mnie kręciły te zestawy typu jak to było? Lego Lego Architecture. Tak, to są fajne zestawy. Albo te Technik, bo jakbym już miał coś kupować, to na pewno coś z tych, no ale jak na razie się wstrzymam przy tych cenach, ale może kiedyś coś kupię. Chciałbym. A, jeszcze jedna taka ciekawostka, mała widzowie. Lloyd Malina, osobnik za kamerą, szukał miejsca na nagranie tych trzech czy tam czterech, ile tam było trzech pytań? Trzech pytań. Chodziliśmy 2 godziny po Krakowie, żeby znaleźć odpowiednie miejsce, które mu będzie pasowało, ławkę, na którą nie pada deszcz. No bo deszcz pada. No i ty już się nie odzywaj, idziemy robić przegląd klocków. Dobra Goldi, co tam u ciebie w sumie? No fajnie, fajnie jest. Na przykład bolą mnie nogi, pada deszcz. Ale w sumie przeszliśmy 10 kilometrów. Dokładnie, widzowie. To dobry przykład dajemy. Tak, trzeba się ruszać. I dlatego, widzowie, teraz możemy sobie luźno iść, zjeść jakiegoś burgera, frytki, bo spaliliśmy 700 kalorii. No i teraz co idziemy zjeść, żeby te kalorie uzupełnić. Lecimy. Ale jeszcze trzeba coś nagrać. Dokładnie, więc tak, jeszcze trzeba coś nagrać. No to idziemy, no to najpierw klocki, tak. Potem jedzenie, tak. Jesteśmy już pod M1. W sumie nagrywaliśmy tu prawie. Jesteśmy na klockach, widzowie. Tutaj mamy tory. Jest coś fajnego? Jest. Mi się podoba ta droga. Normalnie nagrywam jak sprzed 4 lat. Prawie 4 lata temu, a dokładnie 15 sierpnia 2018 roku, pojawił się na moim kanale odcinek Przegląd klocków inny niż wszystkie z Goldim. I właśnie w sierpniu 2018 roku po raz pierwszy spotkałem się z Goldim i nagraliśmy, moim zdaniem, już legendarny przegląd klocków. A tak w ramach ciekawostki, Goldi był chyba pierwszą osobą, jaką w ogóle poznałem na żywo z polskiego LEGOTUBA. No to są te w ogóle nowe drogi. No właśnie widzę, bo nie widziałem wcześniej. A patrzcie, jakie Ninjago jest porozwalane. No Ninjago jest niestety tutaj porozwalane trochę. To jest najlepszy zestaw. Tak, widzę, najlepszy zestaw. Go, ulubiony. No. Dobra, ale jaki byś zestaw wybrał? Oj, to się trzeba zastanowić, że na przykład fajne są te książki z Harry'ego Pottera. Sam bym chciał kupić właśnie fajne, taką jedną. No to jest takie fajne, żeby stało na półce i... A w sumie ile ty masz zestawów Lego aktualnie? Nie wiem, ale... Nie no, zestawów Lego z tych, co mi zostały całych, to ja mam na półce może z... Nie, jeden, bo sprzedałem. Bo ty perłę sprzedałeś. No. To ty ile masz? Jeden chyba. No tak. Masz jeden. Jeszcze tą, Twierdzenie Szczęścia z 6 sezonu Lego Ninjago, tak? No tak, twierdza jeszcze została, ale to też chyba wystawię na następną orkiestrę. Ja chcę kupić. No to możesz. No to jak kupić. Wystawisz, no to ja chcę kupić. A z Lego Friends coś polecasz? Nie wiem, co to jest fajne, ale ten statek mi się podoba. No fajny, ładny, kolorowy, tylko 405 zł. No, 404,99 groszy. Widzowie, tutaj mamy dużo klocków Lego Duplo. W sumie ty masz... W sumie 90... chyba teraz ty masz dużo Lego Duplo w domu. Tak, masz brata. Mój brat. 95 zł to kosztuje, widzowie. No a ze Star Wars? Star Wars, tak. Tutaj masz coś z Gwiezdnych Wojen. Star Warsów Micro nie oglądam. Fightersy. Nie oglądałem Star Warsów, ale podobają mi się te Micro Fightersy. Tak. Są fajne, takie malutkie, fajne są. Fajne. Ja mam takie 3 zestawy właśnie z tej podserii Micro Fighters. Jak już coś, to bym kupił to. Jakbym, no fajne, jakby fajne. Jakby mnie ktoś zmuszał fajne. Do kupienia A coś z Lego Speed Champions na przykład? O. Fajne. O. O, wow, Lamborghini. Fajny. No, pewnie, że Lamborghini. Lamborghini, prosta tak. Sprawa. Lamborghini. O, te brikety są fajne, ja sam mam ten tak, zestaw. To nie, Yoda. Baby Yoda, baby. Baby Yoda, wiadomo. Fajne, wiadomo. Fajne. No trochę tego jest, trochę tego jest. O, jeszcze, a Lego Technik? Technik. Tutaj jest Lego Technik. Tutaj mamy jakiegoś, o kurde, mobil. Fajne. Co to jest? O, a co sądzisz o tym Grucie z Marvela? Obok ciebie, tu. O kurde. A ty interesujesz się Marvelem? Jezu, kocham Marvela. To jest fajne. Fajny jest gruć. Fajny jest grucik, ale... to. Tak. Najlepszy zestaw. Dokładnie. Najlepszy zestaw. A jeszcze masz ten, Lego Arts. To jest super, ten Mickey. No.
super, to jest tylko, nie wiem, to Lego Arts taki średni pomysł. Ale szpital też nie najgorszy z Lego City. Znaczy, można sobie to powiesić jakoś na ścianie czy coś, ale... Można. Nie wiem, czy chciałoby mi się to budować. Ale to fajnie takie... to wygląda. No, ale fajnie wygląda, może sobie wisić. A co sądzisz o szpitalu z Lego City? Lego City mnie tak nie porywa, ale jedyne co mnie porwało to te drogi, co mówiłem, ale... Bo to są nowe drogi. Super jest Lego Minecraft. Lubię strasznie, kolorowe takie, piękne wszystko. Tu jest też fajne, to jest Harry Potter. Jaki Hogwart? To część Hogwartu. No część Hogwartu, no to Hogwart, co? Coś wypowiedziałem. No, prawie. A Lego Super Mario może coś z tej serii? Grałeś strasznie, w Mario w ogóle? Kocham Mario. Tak? Na Nintendo Switch. Bo ja, w sensie, strasznie nudna jest ta seria Lego, bo... Dlaczego tak uważasz? Nie widzę zastosowania, jedyne komu to można dać to... Znaczy to jest spoko, jak masz ten zestaw, wiesz, jak masz jeszcze właśnie ten zestaw startowy, to sobie skaczesz po tych punktach. Patrzcie, wiesz, ja jedyne, jakie widzę w tym zabawę, to dajesz to jakiemuś dzieciakowi małemu, który nawet sobie tego sam nie złoży, bo rodzice mu będą musieli złożyć i będzie sobie skakał tym Mario po tych zestawach. Ogólnie ocena tego? Zestawu tego. Co mam powiedzieć? No taki interaktywny, fajny jest. A wiesz, że tutaj nie ma tego Mario. Wiem, że Mario się oddzielnie kupuje. A taka ciekawostka, spoza kamery, to pisali do mnie. Nie pamiętam, jaka to była firma, ale chcieli mi właśnie wysłać te Lego Mario i ja odmówiłem. Tak? Lego Mario ci chcieli wysłać? Tak. Chcieli mi wysłać parę zestawów, żebym zrecenzował, ale odmówiłem, bo no, taka nijaka jest ta seria według mnie. Ale jaka firma? Ktoś konkretny? Właśnie nie pamiętam, musiałbym sprawdzić. Musiałbym sprawdzić. Dobra, to już nie teraz. No to jemy, Goldi. Ty ile mam ketchupów, trzy mi dali. Chcesz jeden? Tak, wezmę sobie do domu. Dobra. Dobra, no to smacznego. A no jeszcze frytkę muszę zabrać tradycyjnie. Dobra widzowie, pada niesamowicie. My się już zbieramy do domów. Ja się z wami żegnam już, Lloyd wam tam pewnie jeszcze coś powie. Dajcie mi subskrypcję, pewnie nic nie będzie na tym kanale. Ale dajcie subskrypcję, może będzie. I dajcie też suba Lloydowi, zostawcie łapkę w górę i pa, widzowie, pa. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się spodobał i muszę przyznać, że jest to dla mnie symboliczny odcinek z uwagi na fakt, że jest to dla mnie taki trochę powrót do przeszłości. Pierwotnie nie miałem w planach nagrać tego materiału z Goldim, ponieważ chciałem się z nim tylko spotkać i pogadać, bo w sumie ostatnio widzieliśmy się w styczniu 2021 roku. Ale ostatecznie stwierdziliśmy, że warto coś nagrać, ponieważ tak jak już wcześniej wspomniałem, 15 sierpnia miną 4 lata od opublikowania naszego pierwszego przeglądu klocków. Szkoda, że już Goldi za bardzo nie nagrywa. Coś tam próbowałem go przekonać, żeby co jakiś czas wrzucał jakieś materiały, aczkolwiek to jego decyzja, a ja oczywiście życzę mu jak najlepiej. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, co sądzicie o tym odcinku, a dzisiaj przypinam serduszko osobom, które w sekcji komentarzy napiszą klocki. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć!